Kulturystyką zajmuje się od 16 roku życia. Prowadzi najstarszą siłownię w Polsce. Siłownię Spartakus w Opolu. I jeszcze został mistrzem Polski seniorów 60+. Andrzej Ziółkowski, jak widać, bez problemu radzi sobie z dźwiganiem 100-kilowych ciężarów. Mistrz Polski w kulturystyce seniorów 60+. Andrzej Ziółkowski, witam cię serdecznie. Witam. Że tobie się, Andrzeju, przez tyle lat nie znudziło to ćwiczenie, to chodzenie na siłowni, prowadzenie tego interesu. Ja pamiętam pierwsze poty właśnie u ciebie na siłowni, wypacałam na tych urządzeniach, ale ja się po drodze poddałam. Nie powiem państwu, kiedy zacząłeś te ćwiczenia, bo to było bardzo dawno, a ty dalej ćwiczysz. Czy to jest po prostu pasja, czy to już jest styl życia u ciebie? To i to, można powiedzieć, że to, żeby tak długo ćwiczyć, trzeba to też polubić. Wiadomo, że jeśli ktoś dobrze ćwiczy, przynosi to efekty, to i to chce dalej ćwiczyć. Ja to polubiłem, później otworzyłem swoją siłownię, pasję połączyłem z interesem i ciągnę tak do tej pory. Słuchaj, czy nie jest trudniej tak naprawdę wraz z wiekiem trenować, ćwiczyć i odnosić takie sukcesy, jak ty odnosisz? No bo to masz 60 lat i zdobyłeś znowu Mistrzostwa Polski. Czy to nie jest jakby okres, gdzie jednak więcej pracy trzeba włożyć w to, żeby mieć taką budowę jak ty? To prawda, to się zgodzę. Wiadomo, że na starzenie nie ma całkowitej recepty. Możemy to spowolnić i ja się staram to cały czas robić. Fakt, że teraz muszę więcej pracy włożyć niż mając te 10 czy nawet 20 lat mniej. Ale to mnie motywuje do tego, cieszę się z tego wszystkiego i robię to z pełną pasją. Co byś powiedział młodym ludziom, którzy niejednokrotnie właśnie chcą mieć piękną rzeźbę, to jest cały czas w modzie, to ciało fit jest ciągle na topie, ale dużo ludzi chce iść na skróty. Co sądzisz o sterydach? Czy to jest coś, czy te wszystkie anaboliki, czy to jest coś, co naprawdę pomaga tak na skrót zrobić rzeźbę, czy jednak preferujesz dietę, treningi? Jak to u ciebie wygląda? Tak na początek to powiem, żeby wszyscy wiedzieli, że sterydy czy anaboliki nie zrobią rzeźby. To tylko praca i 70% to jest odżywianie. Bez odpowiedniego odżywiania, to tylko biorąc anaboliki będziemy tylko duzi, zlani, taka góra mięsa, ale to nie ukaże naszych mięśni, nie podkreśli. Więc jesteś... to taki błąd jest w niektórym myśleniu. A co szybko przyjdzie, zawsze szybko odejdzie. No. Ty jesteś zawsze tutaj na miejscu, więc pomagasz na przykład w ustawianiu treningów. Jesteś też takim trenerem personalnym, bo to jest teraz też bardzo modne. Ale chyba bez takiego ukierunkowania młodego człowieka, który przychodzi pierwszy raz na siłownię i chciałby wszystko naraz ćwiczyć, nogi, brzuch, ręce, to jest złe, więc jednak jest potrzebna taka osoba. Też wspierasz tych młodych ludzi, którzy przychodzą? Zawsze każdemu doradzam i ja nawet nie porównuję się do trenera personalnego, nawet obrażam się na to, że jak ktoś powie do mnie trener personalny, bo ja za swoje porady nie biorę pieniążków, to jest podstawa. I moje doświadczenie nie jest na kursie dwutygodniowym zdobyte za jakieś tam pieniądze, tylko swoją pracą przez 45 lat treningu. A no to jakbyś na przykład miał powiedzieć, co jest takie najważniejsze w tym, żeby uzyskać rzeźbę? Ile razy dziennie trenujesz? Jaka jest ta podstawa diety? Czy ona musi być faktycznie taka rygorystyczna? Jak byś to ustawił dla tych potencjalnych młodych ludzi, którzy chcieliby mieć super rzeźbę? Naprawdę dieta nie jest rygorystyczna. Trzeba się po prostu trzymać pewnych zasad. Mniejsze posiłki, więcej. O odpowiednich porach i żeby nie zawierały tych fast foodów. No. A ile razy dziennie trenujesz na przykład ty? No ja trenuję, no nie każdy może tyle trenować co ja. Ja spędzam to ile codziennie. Trzeba, ile trzeba na przykład tak, żeby uzyskać rzeźbę? Jak systematycznym trzeba być?
no żeby, żeby uzyskać rzeźbę, to niestety trzeba bardzo systematycznym być. Nie wystarczy 3 razy w tygodniu ćwiczyć. Codziennie? Nie mówię, że codziennie siłownia, ale ćwiczenia aerobowe to jest podstawa do, w połączeniu z siłownią. W ten czas daje ten efekt. A powiedz, przejdźmy do tych zawodów, no bo teraz nie dość, że pandemia i tych zawodów się porobiło mnóstwo w całej Polsce i na świecie. Jak wyglądały, jak przebiegały te zawody na Mistrza Polski w Twojej kategorii? Czy była duża konkurencja? No, 60+, no niestety, tak jak powiedziałam, trzeba więcej pracy włożyć, żeby się przygotować, więc nie ma aż tylu zawodników. Czyli jesteś bardzo zdeterminowanym człowiekiem, bo to naprawdę trzeba dużo samozaparcia, żeby tak ćwiczyć i żeby się chciało, bo wiesz, wiele osób w twoim wieku już odcina kupony na zasadzie, a to leżę sobie pod palmą albo w ogóle siedzę w kawiarni i piję kawkę, a ty no dalej działasz, więc konkurencja była mniejsza niż przy innych zawodach, mówisz. Tak, jest mniejsza, no i... No, tak krótko mówiąc, no, zawodnicy nie umieją się przygotować w tym wieku, nie? No, ci konkurenci, no, nie chcę być nieskromnym, kurczę, ale taka prawda. Nawet ich nieraz prowokuję, kurczę, na Facebooku, żeby wreszcie się przygotowali, ale no, jednak to sprawia dużo trudności. To powiedz mi jeszcze, bo niektórzy się czasem z tego podśmiewują, że na zawodach w kulturystyce bardzo wskazane jest takie bardzo opalone ciało. Kiedyś to były solaria, że trzeba było się opalać. Teraz są już różnego rodzaju też płyny, którymi się smaruje ciała kulturystów. Po co się to robi? Że lepiej widać każdy mięsień? Czy po prostu już jest taka moda, tak jest to wpisane w tradycję? Nie, to po to jest, żeby było widać mięśnie. Niestety blade ciało przy wejściu na scenę i tam, gdzie jest oświetlenie mocne, po prostu nie byłoby widać ani jednego zarysu mięśnia. Taka prawda. I dlatego musimy barwić tą skórę. Różne są metody, a teraz najnowsza jest, zawsze przed zawodami są stoiska, że jest opalanie natryskowe. Czyli postęp mamy wszędzie. Tak, tak. Ale powiedz na przykład jeszcze te wszystkie pozy, bo wy przyjmujecie różne pozy, żeby zaprezentować dobrze swoje ciało. A czy to są już też pozy odgórnie ustalone, że, czy to jest wasza wiedza, wasza kulturystów, że w tej pozycji wygląda lepiej biceps, w tej lepiej wygląda brzuch, w tej lepiej pośladki? Skąd się biorą te różne czasem dziwne pozy na scenie, które przyjmujecie? Są rundy takie w zawodach kulturystycznych. Są pozy obowiązkowe, które trzeba wykonać na komendę sędziego, prowadzącego. I jest program dowolny. To jest taki program, minutę czasu w rytm muzyki, układa sobie program i starasz się zaprezentować twoje ciało. Może nikt nie jest tam idealny, dlatego przyjmuje w tym programie dowolnym takie pozy, żeby te bardziej, bo te swoje bolączki ukryć i zaprezentować te najlepsze swoje parametry. Czy uważasz, że kulturystyka jest rodzajem sportu, który może dać nam radość i może nas odprężyć? I czy byś polecił ludziom trenowanie właśnie wyciskania, ćwiczenia jako takie katarzis, takie oczyszczenie? Czy tobie to daje właśnie kulturystyka? Tak, ja promuję te ćwiczenie już przez wiele, wiele lat. Ćwiczenie amatorskie na siłowni to jest coś najbardziej wskazanego, a dla mężczyzny to powinien każdy chodzić na siłownię. Nie mówię, że ma ćwiczyć codziennie i być od razu kulturystą, bo niestety, tak jak każdy sport wyczynowy, ma swoje plusy i minusy i to do końca ten sport wyczynowy nie jest zdrowy dla organizmu.
tak pokrótce. Dziękuję Ci bardzo. Byliśmy gośćmi Andrzeja Ziółkowskiego w jego siłowni, najstarszej w Polsce, siłowni Spartacus, która mieści się w Opolu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.